Zatora, właśnie, już jesteśmy obecni. Przede wszystkim to w imieniu całego jury witam wszystkich wykonawców, witam wszystkich instruktorów i dziękujemy, że Państwo tak licznie zechcieli się dzisiaj wziąć udział w tym naprawdę bardzo fajnym konkursie piosenki, przeglądzie piosenki. Dwa zdania o samym konkursie i o samych wykonaniach. Więc my jesteśmy naprawdę pod ogromnym wrażeniem talentu i Waszych możliwości. I teraz tak, wiadomo, każdy, że talent musi być podparty ciężką pracą, żeby osiągnąć sukces. Więc na pewno przed każdym z Was, przed każdym z nas, bo my też cały czas się doskonalimy, my duzi i dorośli, jest na pewno jeszcze dosyć dużo pracy do wykonania. Niemniej jednak, naprawdę, wykonania były dzisiaj rewelacyjne. Co do niektórych mogliśmy mieć takie zastrzeżenia, że może piosenka, którą wykonywaliście, była, to już teraz uwaga dla panów instruktorów, pani, może troszeczkę za trudna, choć tą trudną piosenką mogliśmy poznać wasze niebywałe, prawda, możliwości wokalne i artystyczne, które naprawdę u wszystkich są bardzo duże. Także my ze swojej strony gratulujemy wam waszych wystąpień. Mamy nadzieję, że instruktorzy wasi także wezmą pod uwagę te nasze takie drobne uwagi, żeby repertuar dostosować do możliwości, do wieku i żeby czasem może nad techniką jeszcze śpiewu troszeczkę popracować, ale to wszystko przyjdzie wraz z wiekiem, bo wy jesteście jeszcze tacy malutcy, bo wy dopiero zaczynacie śpiewać i w trakcie pracy, którą z instruktorami wykonujecie przez cały rok, na pewno osiągniecie maestrię. No cóż, ponieważ my musieliśmy zweryfikować jakieś, tak oczywiście, jakieś miejsca przyznać, to zanim powiem o tych miejscach, to ja zaproszę moją koleżankę, która jest przewodniczącą jury. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Ja przepraszam, powiedziałam, że nie będę nic mówiła, ale tutaj Sławek mówił do państwa instruktorów. Ja mam też do was, kochane dzieci, jedną prośbę. Instruktorzy, dobierajcie odpowiedni repertuar do wieku i możliwości, ale też mam do dzieci prośbę. Zaufajcie też swoim instruktorom, bo czasami oni może wiedzą lepiej troszeczkę. Ja wiem, że wam się jakaś tam piosenka podoba i bardzo chcecie ją śpiewać, ale jak przychodzi do jakiegoś takiego przeglądu, to zaufajcie instruktorom i dajcie im wybór, żeby oni wybrali tę piosenkę i wtedy będzie wszystko już cudownie. Dziękuję, to tylko tyle. I tak, wyróżnienie w pierwszej kategorii wiekowej drugiego powiatowego przeglądu piosenki dziecięcej i młodzieżowej o złoty mikrofon otrzymuje Anita Sałata. Wyróżnienie, zapraszamy. I prosimy zostać na scenie do pamiątkowego zdjęcia. Wyróżnienie drugie w pierwszej kategorii wiekowej otrzymuje Magdalena Szymańska. Zapraszam bardzo serdecznie. Magda chyba była najmłodszym uczestnikiem i śpiewała piosenkę Puszek Okruszek. Zresztą pokaż się sama, jesteś takim wspaniałym małym puszkiem okruszkiem. Trzecie miejsce otrzymuje Damian Olejarz. Zapraszamy. Damian dysponuje ogromnymi możliwościami wokalnymi, interpretacyjnymi, ale chyba nie do końca słucha swoich instruktorów. W każdym razie kariera Damian przed tobą jest naprawdę otwarta. Maksymilian Stalec, drugie miejsce, zapraszamy. Wcale takim zimnym draniem nie jesteś, chodź łobuzie. Gratuluję. Piękne wykonanie i piękna interpretacja, dojrzała jak na tak młody wiek. Niezły wiracha. Uwaga, pierwsze miejsce w pierwszej kategorii wiekowej. W drugim powiatowym przeglądzie piosenki dziecięcej i młodzieżowej o złoty mikrofon otrzymuje Maja Zając.
Wyjątkowo trudna piosenka i wyjątkowo cudownie poradziłaś sobie z tą piosenką. Gratulujemy.